Dla mnie jako dla aktorki, dla muzyka jest to jedna z większych wartości, jaką można mieć. Jest to, ponieważ jestem z tego pokolenia, które nie pamięta innych czasów, niż w których mogę mówić o czym chcę, mogę zachowywać się, chcę wypowiadać się na wszelkie tematy, a przede wszystkim poruszać wszystko, co mnie porusza w teatrze. I jako osoba, która nigdy nie odczuła braku tej wolności, i wypowiadam tu się też w imieniu innych artystów z mojego pokolenia, bardzo często zapominamy o tym, więc byle z głową teraz wykorzystać tę wolność w dobry sposób, twórczy sposób. A ja jako człowiek jestem bardzo wdzięczna, że żyję w Polsce niepodległej, wolnej, jako wolny człowiek. Wyślę kartkę numer jeden mojemu bratu, którego kocham. I cieszę się, że możemy razem spędzać święta i możemy się uśmiechać do siebie codziennie. Kartkę numer dwa wyślę moim rodzicom, których też przeokrutnie kocham. I jestem im również wdzięczna, że mogę być i mogę cieszyć się wolnością. A kartkę numer trzy panu od historii wyślę. Mamy niepodległą. Ślijmy do siebie kartki z okazji Narodowego Dnia Niepodległości. Po prostu się uśmiechajmy do siebie w ten dzień.